Arkadiusz Kędziora, sportywalki.org, ze mną Jakub Boczek, witam Cię serdecznie. Witam, witam. Dzisiaj jesteśmy na gali FEN 12. Niestety w roli jesteś dzisiaj przegranego, ale serca do walki na pewno nie możemy Ci odmówić. Pojedynek bardzo dobry. Według Ciebie czego zabrakło w tej walce? No, zabrakło przede wszystkim tego, żebym go obalił. Był silniejszy niż się spodziewałem. No i powinienem się z nim boksować do samego końca, ale byłem zaprogramowany, żeby go obalać, no i niestety nie wyszło. Powiedz mi, jeśli chodzi o Twoje przygotowania, jak one szły? Powiedz mi, bez kontuzji się obeszło? Tak, przygotowania były ok. Trenowałem w klubie Boy Team i u siebie w Fight Labie i przygotowałem się kondycyjnie. Kondycyjnie było lepiej niż ostatnio, no ale jednak czegoś zabrakło. Oprócz tego, że Mateusz miał, można powiedzieć, lepsze warunki, co możesz powiedzieć o swoim przeciwniku? No był zdecydowanie, był silniejszy niż się spodziewałem i bardzo dobrze bronił nogi. I też pomagał mu trochę ring, bo gdy mnie łapał i klinczowaliśmy się, to nie mogłem go ruszyć i wyrzucał moją głowę za liny. No jest ring, to tak można i dobrze to wykorzystywał. Jeśli chodzi o Twój pojedynek z Pawłem Kiełkiem, do którego mogłoby znowu dojść i znowu nie doszło. Chciałbyś w końcu stoczyć z nim walkę? No ja nie mam żadnego ciśnienia na Pawła Kiełka. Już dwa razy miał do tego dojść. Dwa razy Paweł Kiełek nie mógł w ogóle wystąpić na gali. Myślę, że nie będzie nam to dane. Jeśli chodzi o Twoje dalsze plany, jakieś już masz, czy teraz ciężko na gorąco o tym mówić? Nie mam żadnych planów. Chcę odpocząć. No i mam nadzieję stoczyć jakąś walkę, ale chyba dopiero po wakacjach. Mam nadzieję dla fenu. Jeśli może byś na koniec komuś chciał podziękować, kogoś pozdrowić? Chciałbym podziękować przede wszystkim bardzo licznej grupie, która mnie dzisiaj wsparła, wydała swoje pieniądze, a nie, te bilety na FEN nie są tanie. Dziękuję im, przepraszam, że ich zawiodłem. No i chciałbym także podziękować moim sponsorom. Nie ma ich zbyt wielu i tym bardziej dziękuję za ich wsparcie. Jest to Surge Polonia, najlepsza odzież patriotyczna, Mister Olympia, odżywki i wsparcie dietetyczne. Dziękuję bardzo oraz Fighter Shop. A ja Tobie dziękuję za rozmowę. Dzięki.